Światła w ciemności. Adwentowy cykl Jaskini Słowa. Powoli dobiegają końca nasze rozważania. Zostało dosłownie kilka, dlatego warto podsumować jakoś je i to dzisiejsze spotkanie, które będzie nawiązywało do różnych wydarzeń, o których mówiłem we wcześniejszych nagraniach, jest trochę takim podsumowaniem, jest takim dotknięciem tych spraw, o których w wielu miejscach mówi Stary Testament. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się osobie Jozuego, syna Nuna, który, jak nam mówi Księga Liczb, od młodości swojej był w służbie Mojżesza. To on został jego następcą. Oczywiście, kiedy mówimy o Jozuem, trudno mówić w kilku minutach opowiedzieć całe jego życie. Cała księga Jozuego mówi nam o jego dokonaniach, o jego byciu liderem całej wspólnoty. To on przejął ster we wspólnocie Izraela po Mojżeszu. Samo imię Jozue po hebrajsku Jeszua, Jehoszua, czyli Bóg jest wybawieniem. Myślę, że dobrze usłyszeliście. Jeszua to znaczy Jozue, to znaczy Jezus. To jest to samo imię. W polskiej tradycji Jeszua tłumaczone jest jako Jozue, dlatego żeby nie było niezrozumienia, że oto Mojżesz naznaczył Jezusa na swojego następcę. To dla nas, jeśli czytamy ten tekst w Kościele, byłoby to troszkę niezrozumiałe, a część odniosłaby to do osoby Jezusa z Nazaretu, Jezusa, Syna Maryi. Więc żeby nie było takich dwuznaczności, to imię, gdy pojawia się w Starym Testamencie w odniesieniu do historii wyjścia, to właśnie Jozue, a w Nowym Testamencie, gdy mowa jest o Chrystusie, mówimy o Jezusie. Natomiast to ważne, żeby zobaczyć, że to jest to samo imię, bo też i zadanie, jakie ma Chrystus, jest już zapowiadane w powołaniu i w osobie Jozuego. Zobaczcie, to Jozue przeprowadza naród wybrany przez Jordan i wprowadza do ziemi Izraela. To w tym miejscu, gdzie właśnie Jozue przeprowadził naród wybrany, będzie stał Jan Chrzciciel i to tam przyjdzie Jezus, pokazując, że on jest tym nowym Jozuem, który przeprowadza już nie naród wybrany, błądzący po pustyni, ale wybranego człowieka, naród wybrany ten nowy, wspólnotę wierzących w Chrystusa, już nie z Egiptu, ale z niewoli grzechu, ze śmierci, z rozbicia, z niepokoju, z ciemności, do światła, już nie do Izraela, ale do nowej ziemi obiecanej, do Królestwa Niebieskiego. To pójście za Jezusem jest tak jak pójście za Jozuem narodu wybranego. Więc w tym kontekście też warto poznawać historię Jozuego jako zapowiedź, jako figurę samego Jezusa. Poznajemy Jozuego jako wodza, dowódcę przeciwko różnym ludom, które walczą z Izraelem. Mojżesz daje Jozuemu zadanie kierowania wojskami Izraela. To rozdział 17 Księgi Wyjścia. Potem staje przy boku Mojżesza, jest jego pomocnikiem na szczycie góry Synaj. Potem sam staje się tym, który strzeże Arki Przymierza, czyli tego sanktuarium, które wędruje z Izraelem na pustyni. Natomiast przede wszystkim to imię Jozue będzie się w Piśmie Świętym odnosiło do wielu bitew, jakie stoczył Izrael już od początku swojego bycia w ziemi świętej, w ziemi obiecanej, kiedy rozpoznają teren, potem zdobywają mury Jerycha i tak dalej. Mojżesz bardzo w taki uroczysty sposób powołał go na swojego następcę.
wezwał Jozuego, czytamy w Księdze Liczb w rozdziale 27, stawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem, włożył na niego ręce i ustanowił go wodzem, stosownie do woli Pana oznajmionej przez Mojżesza. I on staje jako wódz w dwóch zasadniczych trudnościach. Po pierwsze, ma być następcą Mojżesza, przyjaciela Boga, tego, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Po drugie, ma zdobyć ziemię Kanaan. To jest dzieło, które jest niezwykle trudne, bo tam są pogańskie ludy, tam trzeba sprytu, umiejętności militarnych. Będzie uczestniczył w wielu, wielu wydarzeniach. Pierwsze 12 rozdziałów Księgi Jozuego mówi nam o tym zdobywaniu Kanaanu, o przechodzeniu przez Jordan. Potem kolejne rozdziały to opisy rozlicznych bitew, nawet czasem rzezi, które mogą nas wprawić w jakieś zakłopotanie, w niezrozumienie. On to robi w imieniu Boga, na rozkaz Boga, pokazując, że poświęca siebie Bogu, całe swoje życie poświęca Bogu, walcząc o to, co należy się Bogu. Oczywiście te opowiadania, które gdybyśmy mieli trochę czasu, warto by przeczytać w Księdze Jozuego, one są w taki sposób obrazowy przedstawione, czasem trochę taki półsymboliczny. Na przykład jest taki opowieść o tym, jak Jozue wstrzymał słońce. No, to znaczy tak symbolicznie, że ten dzień był niezwykle długi, ten dzień był, nigdy się nie kończył, był jakiś trudny dla Izraela. Jest to zawsze na pewno jedno w tych wszystkich opowieściach. Historia człowieka i ludu, który doświadcza obecności Boga, który przechodzi od takiego ograniczenia, jakiejś gwałtowności do pokoju dzięki ingerencji Boga. W tym wszystkim Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Słuchając dzisiaj tego nagrania, czy też medytując fragmenty Księgi Jozuego, czy czytając całą księgę, warto zastanowić się nad naszym powołaniem. W pewnym sensie my też jesteśmy jak Jozue. To znaczy wchodzimy jako liderzy, jako ci, którzy mają pod sobą ludzi. W różnym wymiarze i chodzi mi o różne sytuacje, to znaczy najpierw w rodzinie. Jesteś ojcem, matką, jesteś babcią czy dziadkiem. Czyli są ludzie, dla których w jakiś sposób jesteś przykładem i o których powinieneś się troszczyć, powinnaś się troszczyć. To jest twoja misja bycia Jozuem. Są też ludzie, którzy zostali ci powierzeni. Na przykład jesteś kierownikiem, dyrektorem, przełożonym. Masz konkretnych ludzi, o których musisz dbać, których musisz szkolić, spotykać, ustalać dla nich grafiki. W jakiś sposób są od ciebie zależni, ale też ty jesteś może od kogoś zależny. Czy masz takie poczucie tego, że ktoś jest ci powierzony? To znaczy powierzony przez innych, przez jakiegoś prezesa, ale też w taki sposób duchowy powierzony przez Boga, że są ludzie, którzy na ciebie czekają, którzy na ciebie liczą, dla których twoja obecność jest ważna, którzy zrobią to, co ty pokażesz. Na przykład w kontekście wiary, tak? Jeśli ja się wybieram do spowiedzi, to też ktoś może, patrząc na mnie, też z tej spowiedzi skorzysta. Czy jeśli ja używam tego, czy otwieram Pismo Święte, to ktoś, patrząc na mnie, też to będzie robił. To piękny przykład córki i matki, kiedy mała córeczka smaruje się gdzieś tam szminką po całej twarzy, bo mama też to robi. Czy, prawda, chodzi w butach na obcasie, mimo że zupełnie tego nie potrafi, gdzieś tam się przewraca, bo ma 5 lat, ale mama też tak robi. Ona chce być jak mama. To jest ważne, że są ludzie, którzy chcą być jak ty, także w kontekście wiary, którzy biorą z ciebie przykład, dla których w jakiś sensie jesteś liderem. I dzisiaj chciałbym, żebyście o tym pomyśleli. Dla kogo jestem liderem? W różnych przestrzeniach. Kto jest ode mnie zależny? Kto się we mnie wpatruje? Kto bierze ze mnie przykład? I w tym kontekście
Chciałbym pokazać wam końcówkę życia Jozuego. Przez całą swoją historię Jozue jest człowiekiem bardzo oddanym Bogu, bardzo pewnym tego, że to Bóg go prowadzi. Rzeczywiście jest, wydaje się, najgodniejszym następcą Mojżesza. Absolutnie nie jest tak, że po wielkim przywódcy Pan Bóg daje byle jakiego przywódcę. Jozue jest tym idealnym przywódcą. Ostatnie rozdziały księgi Jozuego mówią o jego śmierci. Mówi on słowa, które są takim pożegnaniem, trochę testamentem, tak jak testament Mojżesza na koniec, na górze Nebo, gdy Mojżesz umiera. Tutaj w tym 23, 24 rozdziale księgi Jozuego czytamy także o wiele pięknych wypowiedzi, które Jozue kieruje do całego ludu. Mówi do nich tak. Rozdział 23, werset 14. Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy. Czyli musi umrzeć. A wy zrozumcie to całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiodła. Wszystkie wam się spełniły. Żadna z nich nie okazała się próżna. I dalej to piękne słowa, o których też myślę, można już to jeden werset, a można o nim medytować. Czy rzeczywiście mogę powiedzieć, zrozumieć to całym sercem? Czy tak też odkrywam swoje powołanie i swoje życie? Że Pan Bóg jest, że moje życie, moja wędrówka, moja codzienność to spełnienie się Bożych obietnic. Czy mogę to zrozumieć? Jak to zrozumieć całym sercem? Dalej mówi Jozue, że jeśli będziecie spełniać Boże przykazanie, Boże prawo, to będzie wam naprawdę w życiu pięknie. To będziecie w życiu szczęśliwi. Ale jeśli odejdziecie, jeśli złamiecie, przestąpicie przymierze, gniew Pana zapali się przeciw wam i z tej pięknej ziemi, którą wam dał, rychło znikniecie. To jest zapowiedź niewoli babilońskiej, to jest zapowiedź utracenia ziemi obiecanej. To, że dzisiaj jesteś w ziemi obiecanej, kochany przez Boga Izraelu, nie znaczy, że z niej nie wylecisz. Bądź wierny. Bądź wierny. To, że z niej możesz wylecieć, nie, to nie będzie kara. To będzie konsekwencja twojego łamania przymierza. Zobaczcie, jaki to ważny klucz, który czytamy na początku Pisma Świętego, zaraz po pięcioksięgu, to pierwsza księga, księga Jozuego. Tak patrzmy na ten klucz. Jeśli będziesz wierny, jeśli zawierasz będziesz przymierze, będzie wszystko dobrze. Jeśli odejdziesz od przymierza, będziesz miał te konsekwencje. Dzisiaj chciałbym, żebyście przeczytali rozdział 24, od wersetu 1 do 24. W pierwszej części, do rozdziału, do wersetu 13, jest to wypowiedź Jozuego, który zgromadził wszystkie pokolenia w Sychem. Wezwał i starszych, i książąt, i sędziów, i zwierzchników. Oni wszyscy przyszli i stawili się przed Bogiem, a więc w sanktuarium stawili się przed Bogiem. I Jozue mówi, tak jak mówi prorok, tak mówi Pan. Czyli słowa Jozuego są słowami samego Boga, który przemawia do Izraela, który jest, no, dopiero się pojawia, jest jakąś nowością dla niego bycie w ziemi obiecanej. Tak mówi Pan. I teraz to, co będzie dalej do rozdziału 13, spróbujcie przeczytać z takim jakby zrozumieniem, że to opowiadanie o tym, jak Pan Bóg się troszczy, w każdym detalu historii, choć wiemy, że historii trudnej, bo i Abraham zgrzeszył i odchodził i nie mógł uwierzyć, potem uwierzył i dalej te różne wydarzenia, Mojżesz, który także zgrzeszył, ale Pan Bóg go wybiera, te wszystkie opowieści, o których mówiłem do tej pory, wiele z nich tutaj ma swoje wspomnienie. Bóg pokazuje, że On prowadzi historię człowieka, że ta tęsknota za Bogiem, to szukanie, to odkrywanie, to jest także tęsknota Boga za człowiekiem. Zobaczcie, jest Adwent człowieka, czyli
Adwent, w którym człowiek tęskni za Bogiem, tęskni za Wybawicielem, Jozue, to znaczy Bóg zbawia, tęskni za zbawieniem, ale jest też Adwent Boga. Boga, który tęskni za człowiekiem, który woła i szuka człowieka. Przeczytajcie dobrze te wersety od 2 do 13. Tam tak mówi Pan: powołałem Mojżesza, dałem Jakuba i Ezawa Izaakowi, wyprowadziłem waszych przodków, widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem, zaprowadziłem was do kraju, wydałem ich w wasze ręce, ja wytraciłem ich przed wami, przeprawiliście się przez Jordan, mieszkaliście i tak dalej, ja wysyłałem przed wami tych, którzy pomogli wam, dałem wam ziemi, około której nie trudziliście się. Otrzymaliście cuda, na które nic żeście nie musieli robić. Dostaliście ode mnie miasta, których nie budowaliście. Macie winnice, macie drzewa oliwne. Nie wyście je sadzili, ale dzisiaj z nich korzystacie. Zobaczcie, ile ja dla was zrobiłem, mówi Bóg przez usta Jozuego do mieszkańców Sychem, do zebranych w Sychem, ale może dzisiaj szczególnie w tym kolejnym dniu Adwentu do nas. Przyjrzyj się swojej historii i zobacz, co dzisiaj jest taką winnicą, drzewem oliwnym, miastem, budowlami, których używasz, z których korzystasz, a które są darem Boga dla ciebie. I na to mówi do ludu Jozue, werset 14. Bójcie się Pana, służcie Mu ze szczerością i wiernością. Bójcie nie w sensie lęku, ale w sensie bojaźni. Bądźcie pełni bojaźni, czyli takiego szacunku, czci wobec Boga, ale także służcie Mu ze szczerością, z wiernością. To jest to, co będą łamać potem w tym przymierzu. To jest bardzo ważne słowo na początku Starego Testamentu. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie, a służcie Panu. Gdyby jednak nie chciało się wam służyć, to rozstrzygnijcie raz a porządnie, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie? Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu, jedynemu Bogu. I na to mówią naród. Mówi: dalecy jesteśmy od tego, byśmy mieli opuścić Pana Boga i służyć ludziom Bożym, cudzym Bogom, Bożkom. To Pan nas wyprowadził, nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki, ochraniał nas przez całą drogę. To On wypędził przed nami wszystkie te ludy. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Piękne słowa. Sami rozumieją, że to, co może być konsekwencją tego uświadomienia sobie, jak wiele zawdzięczam Bogu, to właśnie jest moja wdzięczność. A wdzięcznością człowieka wobec daru, jaki otrzymuje od Boga, jest jego służba Panu. To w tym kontekście Maryja powie: oto ja, służebnica Pańska. To w tym kontekście będzie opowiadanie o Hiobie i będzie Hiob opisany jako ten, który jest sługą Boga. Oto ja, Panie, oto sługa Twój, którego umiłowałeś. Ja jestem Twoim sługą, synem Twojej służebnicy. W wielu miejscach to się będzie powtarzało, w Starym Testamencie i w Nowym. Człowiek, który jest sługą Pana, to określenie szczególne dla proroków, dla szczególnie powołanych, być sługą, a ta służba ma być odpowiedzią na dary, jakie otrzymujemy od Boga. Dlatego prosiłem, byście zatrzymali się dzisiaj nad tymi doświadczeniami, żeby uświadomić sobie, ile ja zawdzięczam w życiu Bogu i co daję w zamian. Zdecydujcie, komu chcecie służyć. Dalecy jesteśmy od tego, żebyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym Bogom. I Jozue mówi dalej:
On jest Bogiem świętym, On jest Bogiem zazdrosnym. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć cudzym Bogom, ześlę na was nieszczęście. W konsekwencji to będzie niewola babilońska. I na to oni mówią, nie, chcemy służyć Panu. Wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu służyć. Odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. A więc usuńcie cudzych bogów i zwróćcie wasze serca ku Panu, Bogu Izraela. I werset 24. Cały lud mówi do Jozuego, Panu, Bogu naszemu chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać. Słowa Jego chcemy słuchać. Kilkanaście razy, 14 chyba, pojawia się w tym tekście mowa o służbie, o tym, by służyć Panu. Służyć Panu odnosi się zarówno do kultu oddawanego Bogu, jak i po prostu do wiary w Boga. Boże Narodzenie jest świętem wiary. Każda nasza spowiedź, nasza Eucharystia jest świętem wiary. Jest pokazaniem, że ja służę Bogu. Więc może warto dzisiaj usłyszeć to zdanie Jozuego. Komu chcecie służyć? Jedynemu Bogu, czy sobie i swoim przyjemnościom? Pamiętacie opowieść o Eliaszu? Eliachu, moim Panem jest Bóg. Czy mogę tak dzisiaj powiedzieć? Zobaczcie, do takiego serca przychodzi Chrystus, tajemnicy narodzenia, które chce Go przyjąć, które chce Mu służyć, które chce Go w życiu wybierać. Życzę Wam dobrego, owocnego medytowania, spotkania z Jozuem, a w tym tekście doświadczenia takiej więzi, relacji z Bogiem. Dobrego dnia. Szczęść Boże.